co to jest analiza SWOT? Na to pytanie świetnie odpowiedzą wszyscy ekonomiści. W największym skrócie, to jedna z najbardziej popularnych metod analizy strategicznej organizacji. Pozwala przyjrzeć się pozytywnym i negatywnym czynnikom wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów, które określają cztery kategorie czynników strategicznych dla każdej firmy. A więc po przetłumaczeniu: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Czy analizę SWOT można zastosować w małżeństwie? Jak znaleźć odpowiedź na pytanie, czy nasze małżeństwo może być lepsze? Dzisiaj rozmawiam z Pauliną Michalską, doradcą rodzinnym, ekspertką Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie i redaktor naczelną portalu pięknadziewczyna.pl. Zapraszam serdecznie na program Rodzina na antenie. Elżbieta Lachman. Dzień dobry Pani Paulino, witam serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, czy można robić SWOT w odniesieniu do małżeństwa? Oczywiście, że można. A nawet trzeba? Myślę, że nawet trzeba. Od tego zależy to, czy nasze małżeństwo będzie udane, czy nasze małżeństwo będzie szczęśliwe, tak myślę, z własnego podwórka. Musimy zobaczyć, jakie są nasze mocne i słabe strony jako małżeństwa, ale też nasze osobiste. Mnie jako żony, czy mojego męża, on musi spojrzeć na swoje słabe i mocne strony. Myślę, że takim dobrym wyjściem byłoby, może to jest pomysł na przygotowanie do małżeństwa, na katechezy przedmałżeńskie, kursy przedmałżeńskie, żeby każdy z narzeczonych zrobił sobie taką analizę osobowościową. Jaką jest osobowością, jakim jest temperamentem, bo to pokaże, jakie ma swoje słabe strony, jakie ma mocne strony, w czym jest dobry, w czym może nie do końca możemy od niego pewnych rzeczy wymagać. I podobnie z kobietami. I wtedy, kiedy zobaczymy, jakie są nasze temperamenty, jakie są nasze mocne cechy charakteru i te słabsze, nad którymi powinniśmy popracować, a może jednak nic się z tym nie da zrobić, będzie nam łatwiej zbudować nasze trwałe, mocne małżeństwo. I to, co na pewno jest mocną stroną każdego małżeństwa, to, żeby mieć taką przestrzeń tylko dla siebie. Wiadomo, w pewnym czasie zostajemy rodzicami, pojawiają się dzieci, ale żebyśmy mieli takie przestrzenie, takie obszary, w które dzieci nie wchodzą. No powiedzmy może o tych mocnych stronach. Właściwie jakie to są? Od czego powinniśmy zacząć zadawanie pytań, na przykład na swój temat? Czy to są jakieś testy w internecie, czy to są jakieś oczywistości, które dla każdego powinny być jasne? No przede wszystkim, jeżeli stare porzekadło mówi, że przeciwieństwa się przyciągają, no to zobaczmy, co by było, gdybym była cholerykiem, a mój mąż na przykład flegmatykiem, tak? Moglibyśmy non-stop się ścierać, tak? I do tej jedności dużo by brakowało. Natomiast taką mocną stroną na pewno jest to, kiedy małżonkowie decydują się na, nie wiem, nie mamy przed sobą tajemnic, tak? O wszystkim sobie opowiadamy, co się dzieje w pracy. Oczywiście nie z jakimiś tam szczegółami, które niekoniecznie mogą żonę interesować, tak? Jeżeli ktoś jest, nie wiem, inżynierem, kowalem, tak? Nie, jak to zrobiłeś, jak to wykułeś, ale mamy taką zasadę, o wszystkim sobie mówimy. Co mnie spotkało, albo nie mamy przed sobą tajemnic, jeżeli chodzi o też relacje z naszymi rodzicami, że cokolwiek nasi rodzice nam powiedzą, my możemy to bez problemu powiedzieć swojemu współmałżonkowi. Mężowie będą mieli gorzej, bo oni mówią mnie, jak kobiety, zazwyczaj więcej. Myślę, że tak. Też taką mocną stroną każdego małżeństwa może być to, że mamy oddzielne miejsce, sypialnie, do której, nie wiem, nie wpuszczamy gości, tak? Śpią u nas znajomi, krewni, rodzina, tak? Ale małżeńskie łoże i nasza sypialnia to jest ta nasza prywatność, ta nasza świętość, do której nie wpuszczamy innych ludzi, tak? No wiadomo, dzieci przybiegną, przytulą się, nie będziemy ich wyganiać z tego łóżka, ale to jest taka świętość. Mocną stroną każdego małżeństwa, to też jak pokazywały badania naukowe, to jest to wspólny stół, przy którym nie tylko spożywamy posiłki, przychodzimy jak do restauracji, gdzie ktoś nam podaje, zazwyczaj mama, tak, która nakrywa do stołu, podaje to, co wcześniej przygotowała, ale przy którym rozmawiamy, pijemy herbatę. Bardzo ważny jest też stół rodzinny. Tak, ale nie tylko, żeby go posiadać w domu, ale po to, żeby siadać do niego całą rodziną. Może to być jeden posiłek dziennie, może to być obiad, kolacja. O tej samej porze. O tej samej porze, tak. Że wiemy, że to jest taki czas, kiedy zbieramy się wszyscy w domu, spotykamy się, wiemy, że będzie ten posiłek, że ktoś na nas czeka, że podzielimy się tym, co przeżyliśmy w ciągu dnia. Także to też jest taka mocna strona każdej rodziny, każdego małżeństwa.
ale też taką mocną stroną są rytuały. Możemy mieć jeden rytuał, prawda? Na przykład, że celebrujemy wszystkie nasze małżeńskie rocznice. Zabieram moją żonę czy mojego męża w jakąś podróż, w jakiś weekend romantyczny, ale żeby celebrować, żeby też dzieciom pokazać, że są takie chwile, które chcemy zaznaczyć, były kiedyś, było to dla nas ogromne wydarzenie, ale chcemy przeżywać je co roku. Chcemy sobie to przypominać. To było coś dla nas przyjemnego, to było dla nas coś wspaniałego, wartościowego i chcemy to pokazywać wszystkim, zapraszać gości na jakieś okrągłe rocznice. Także to są te nasze mocne strony. A jeśli chodzi o te słabe strony, to dotkniemy może faktycznie też takich historii z dzieciństwa, z wczesnej młodości, które no, mają wpływ na małżeństwo i one może na początek nie są do końca uświadomione przez męża i żonę, ale mogą mieć olbrzymi wpływ. Tak? Czyli na przykład fundament duchowy, moralny, prawda, może się okazać w pewnym momencie, że nie do końca no, poślubiliśmy tę osobę, o której marzyliśmy. Ale jak mi się wydaje, że to jest też tak, że ta nasza rodzina pochodzenia może być dla nas zawsze przykładem. Może być przykładem, który chcemy naśladować, ale może być też przykładem, który da nam do zrozumienia, że chcemy zmienić swoje życie. Wyszliśmy z takiej rodziny, w której były trudności, w której były ciche dni na przykład, tak? Rodzice nie rozmawiali tygodniami ze sobą, omijali problemy, zamiatali pod dywan i możemy sobie na początku naszego małżeństwa postanowić, ja chcę żyć inaczej, tak? To co było niedociągnięciem, moją słabą stroną, mogę przekuć w coś dobrego. Bo te słabe strony, wiadomo, pochodzimy z różnych rodzin. W jednych celebrowało się wspólne życie rodzinne, a w innych każdy miał swoje pomieszczenie, w którym się zamykał. Także to te słabe strony mogą być też naszą taką trampoliną do tego, żeby coś zmienić. Dotknijmy też tematu zdrady, bo jednak ona niestety, ale pojawia się czasami w małżeństwach. No taka słaba strona jednak w małżeństwie, doświadczenie zdrady. Co dalej? Samo doświadczenie zdrady jest myślę, tak ekstremalnym przeżyciem dla tej strony, która jest zdradzona, ale też dla tych, którzy zdradzili i uzmysłowili sobie, co tak naprawdę wyrządzili swojemu współmałżonkowi, to jest tak ciężka sytuacja, która, jeżeli nie ma woli walki o to małżeństwo, to może być koniec, prawda? To jest kres, gdzie ta druga strona mówi, nie chcę ciebie już znać, przenoszę się. Mam właśnie doświadczenie takich bardzo bliskich znajomych, w których no, była jakaś integracyjna impreza i mąż po prostu w stanie nietrzeźwym ze swoją koleżanką 20 lat wcześniej no, doszło do zdrady małżeńskiej. I żona dowiedziała się o tym po 20 kilku latach i ona powiedziała, Paulina, miałam ochotę porąbać nasze łóżko. Że to wszystko, co przeżyliśmy przez te ponad 20 kilka lat, wielkim znakiem zapytania dla mnie było, czy to wszystko było prawdziwe. Ale oczywiście te pierwsze emocje, negatywne emocje troszeczkę przygasły, przycichły i mogli ze spokojem usiąść do stołu, porozmawiać o tym wszystkim, pójść do specjalisty, zająć się swoim małżeństwem i to małżeństwo zostało uratowane. Tutaj ta chęć, ta decyzja, czy ja chcę przebaczyć mojemu współmałżonkowi coś tak strasznego, czy to jest, czy ja jestem na tyle dojrzały, gotowy też na to, żeby otworzyć się na to przebaczenie. Też mi się wydaje, że właśnie to przebaczenie, generalnie szansa na przyszłość może się pojawić w momencie tu i teraz, tak? Uświadomienia sobie, że może nie do końca jest świetnie. Okazuje się, że około 90% małżeństw nie do końca jest zadowolonych ze swojego właśnie związku. No, szansą może być jakby taki nowy start, prawda? W każdym momencie, właściwie po 10 latach, po 15 latach, 20. Myślę, że trzeba sobie uzmysłowić, po pierwsze, jeżeli jakieś problemy zaczynają się pojawiać, to przede wszystkim zobaczyć, że coś się dzieje w naszym małżeństwie, coś niedobrego, tak? Jeżeli wychwycimy ten moment w odpowiedniej chwili, możemy coś z tym zrobić. Możemy starać się naprawić, przegadać, jak to się mówi, wyciągnąć z tego wnioski
I to, czy nam zależy, tak? Bo to jest też, myślę, taka istotna sprawa, czy nam zależy, żeby to małżeństwo ratować, żeby to małżeństwo nadal było takie, w jakie wchodziliśmy z tymi wszystkimi ideałami, z tymi wszystkimi marzeniami w dniu ślubu. Też mi się wydaje takie uświadomienie sobie, że to właśnie ty jesteś dla mnie najważniejsza, ty jesteś dla mnie najważniejszy i generalnie ze swojej strony pójdę na moje ustępstwa i ty też spróbuj dla mnie coś zrobić, prawda? To może też być chyba taka szansa na przyszłość. Jeżeli patrzymy na to, że nie, że mi się coś należy w małżeństwie, tak? To ty mnie zraniłeś, ty mnie zdradziłeś, tylko co ja mogę zrobić, albo co ja mogłam zrobić, żeby pewnym rzeczom też zapobiec. Czy ja jestem względem siebie naprawdę taka czysta, tak, jeżeli tak patrzę na swoje sumienie, czy mogę coś zrobić, czy mogłam coś zrobić, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić? Mam koleżankę, którą zostawił mąż i ona mówi, Paulina, zaczęło mi się pewne rzeczy składać. Rzuciłam się w wir jakichś studiów dodatkowych, podyplomowych, tak, nie było mnie w weekendy. Mój mąż zaczął mieć pracę poza Poznaniem, tam kogoś poznał, kto wysłuchał, bo ja ciągle nie miałam czasu dla tego męża, nie? Że ona spojrzała też z perspektywy swojej na tę sytuację, że to nie jest nigdy zero-jedynkowe, tak? On jest winny, ona biedna, porzucona, że na tę sytuację złożyło się podejście, zachowanie obojga małżonków. Też właśnie taką słyszałam ostatnio teorię, że kobieta wkracza w związek małżeński z taką definicją i takim terminarzem, co się zdarzy w najbliższym czasie. A więc zrobimy to, zaplanowaliśmy to, a de facto to jest projekcja jej wyobraźni i to być może nie do końca jest plan mężczyzny i on wtedy faktycznie siada, zastanawia się, o matko, gdzie ja jestem, tak, gdzie jest mój świat. To nie moja bajka. Nie? To nie moja bajka. Myśmy usłyszeli na przygotowaniu do małżeństwa, że każda kobieta marzy o tym, że odtąd teraz wszystko będziemy robić razem. Razem będziemy chodzić na zakupy, razem będziemy chodzić z dzieckiem do lekarza. Nie na tym polega. Tak, no to zupełnie na tym nie polega, tak? Ale wchodzimy z takim marzeniem i jak to? Nie będzie tak? Nie? I mamy wyrzuty do tego męża, że on nie jest taki, jak ja sobie zaplanowałam, że tak będzie właśnie wyglądał. I to jest początek kryzysu czasami, prawda? Czasami to jest początek kryzysu, dokładnie. No, takim kryzysem jest też, taką sytuacją kryzysową jest narodzenie pierwszego dziecka. Że wydaje nam się, jakie to wszystko będzie różowe, tak, bo tak nam mówią reklamy, bo tak nam mówi telewizja, bo tak oglądamy w jakichś czasopismach dla mam, dla rodziców, jakie to słodkie, śpiące zazwyczaj bobasy, a to nagle zderzenie z nieprzespanymi nocami. Mężczyźni często wtedy mówią, to ja się przeprowadzę do drugiego pokoju, bo muszę się wyspać, bo jutro muszę iść do pracy, a ta żona biedna, sfrustrowana, tak, i to wszystko w niej buzuje, te hormony po porodzie, to żona sama z dzieckiem całą noc, potem cały dzień, bo ten mąż jest w pracy. I to jest taki też moment, w którym jest sprawdzian dla tego małżeństwa. Czyli właściwie podsumowując, dajmy sobie szansę spotkania, porozmawiania, sięgajmy w przeszłość, ale i w przyszłość. Bo rozmowy są trudne, tak. Rozmowy są trudne, bo czasem mówimy, przemilczę to, zostawię to, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby mówić jasno, wyraźnie. Wiem, że kobiety tego nie lubią. One by chciały, żeby mężczyzna się domyślił, żeby potrafił wymyśleć, co żona miała na myśli, albo o czym marzy, albo czego by chciała w danym momencie. Ale jeżeli tego nie powiemy na głos, to naprawdę może dojść do ogromnych nieporozumień. A po co? Kobiety też się nie domyślają, prawda? To jest sytuacja, w której mężczyzna też czasami tak się głęboko zamyka, tak? Ucieka w pasję, w sprawy zawodowe. Trudno wtedy rzeczywiście też utrzymać związek i rozwijać go, pogłębiać, prawda? Jeżeli każda mówi, musisz zachować swoją tożsamość, musisz myśleć o sobie, tak? Zgadzam się, oczywiście, ale z drugiej strony, jeżeli ty będziesz tylko myślała o sobie, będziesz miała swoje koleżanki, swoje seriale, swoje później dzieci, tak, wokół których będziesz orbitować i twój mąż, który mówi, no nie jestem dla niej ważny, dobrze, pójdę w swoje pasje, o ile pójdzie w pasję, tak, a nie w coś gorszego. Zamknie się w garażu, będzie dziubał przy tym samochodzie, tak, będzie wiecznie te śrubki przekładał z miejsca na miejsce i całe jego życie będzie się toczyło w garażu albo w pracy, no to po pewnym czasie, tak jak kiedyś to nasz znajomy powiedział, kobieta odkrywa, kiedy dzieci wyjdą z domu, że jakiś
obcy facet się kręci po domu, nie? Że nie, zupełnie się nie znają, niczego ze sobą razem nie robili, nie spędzali ze sobą czasu, nie rozmawiali, choćby ta kawka, tak, wypita gdzieś tam w przerwie, albo wieczorem herbata, czy nawet lampka wina, usiądźmy, pogadajmy, niekoniecznie o dzieciach i o pracy, ale o tym, czym żyjesz, co cię teraz martwi, co pięknego, nie wiem, może gdzieś byłaś, może coś widziałaś, albo widziałeś, tak, że to nie muszą być trudne rozmowy, bo nam się, no, rozmawiajmy, warto rozmawiać. Zazwyczaj nam się kojarzy to już z takim momentem, kiedy czara się przelewa, tak? Dobrze, usiądźmy i porozmawiajmy, tak? Ale jeżeli nie będziemy na co dzień rozmawiać, zaczynając od błahych spraw, poprzez poważniejsze, poprzez takie organizacyjne też, to trudno nam będzie usiąść wtedy, kiedy będzie trudno w naszym związku, w naszym małżeństwie, usiąść i konkretnie teraz porozmawiajmy. Musimy kończyć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, Pani redaktor. Jeszcze więcej rozmów, jeszcze więcej informacji, które dotyczą małżeństwa, odpowiadają może częściowo na pytanie, czy nasze małżeństwo może być jeszcze lepsze, znajdziecie na portalu SOS Rozwód, a także na stronie internetowej, telewizji internetowej iworisfamily.pl. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.